Ogólnie rzecz biorąc, to mamy ostatnio niezły gorąc. Jak to mówią klasyk. A tak na serio, to witajcie po weekendzie. Parę rzeczy się wydarzyło ciekawych, bo już tam ruszyły powoli jakieś wyścigi. Ja osobiście byłem w niedzielę na finale etapówki MTB Energy, ale nie, tam nie jeździłem rowerem, tylko wziąłem kamerę, gimbal, trochę pobiegałem po trasie. Głównie dopingowaliśmy ze znajomymi naszego kolegę Arkadiusza. I zaraz wam tutaj to wszystko pokażę, w przebiteczkach ładnych. Ale no, trzeba powiedzieć, że główne skrzypce, pierwsze skrzypce w tej etapówce grał Jarek Wołosiuk, który był bezkonkurencyjny. Robił tam jakieś szalone waty. Wklepał tak naprawdę poważnie Bartkowi Banachowi i Mateuszowi Rejchowi, którzy to w zeszłym roku na tej etapówce wiedli prym. No i zobaczymy, bo jak ruszy więcej wyścigów i Jarek będzie miał ochotę pościgać się z elitą, to nawet właśnie w rozmowie sam Bartek Banach mi mówił, że o, może być różnie, może napsuć krwi chłopakom w tych mniej trudnych technicznie, chociaż Jarek jest dobry technicznie, więc tam myślę, że sobie raczej poradzi. No natomiast wiemy, jak jeżdżą takie ekipy jak JBG. To są ludzie, którzy żyją w górach i mają zawsze przewagę techniczną, ale te siłowe trasy na pewno będą domeną Jarka i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zresztą pamiętacie, parę lat temu, na jak jeszcze istniał Puchar Polski w maratonach MTB na Skandi, czyli na maratonach Langa, no to tam wtedy na tych płaskich trasach to też Artur Kurz był bardzo, bardzo mocny i te wszystkie takie siłowe trasy, no podobno charakterystyka zawodnika, bo można by powiedzieć, że tak mi się wydaje, no bo nie jestem tutaj ekspertem jakimś, ale tak sobie to porównuję. Kurczę, strasznie wieje, mam nadzieję, że i tym razem GoPro ogarnie UWT. No, na wyścigu tym MTB Energy to głównie tak ekipa Trójmiasto, województwo pomorskie. No, od nas z Kujawsko-Pomorskiego też trochę osób pojechało. Fajna trasa, fajne okolice. Tak generalnie to chyba będę myślał o tej imprezie w przyszłym roku. Jak będzie oczywiście można się ścigać. Bo na razie jak patrzę na rozpiski maratonów i tak dalej, jakie są tam obostrzenia w biurach zawodów, to chyba wolę sobie jeszcze tak sam dla siebie pojeździć. A znowu wspólnie robimy ten podjazd, ale to jest premierowy raz, kiedy robimy to razem z Meridą. No jest całkiem spoko, jednak te przełożenia, które miałem w Cubie, to już nie na tą formę, nie na ten brak formy, jaki reprezentuje. A tutaj fajnie, mięciutko, elegancko. No i bez hałasu jakiegoś wielkiego, co jest wielkim plusem dla mnie. Tak jak wam już mówiłem wcześniej przy okazji umówienia specyfikacji Meridy, te hamulce nie są jakieś takie wybitne i muszę już trochę uważać, tak się parę razy już to zorientowałem w sumie, że gdzieś na jakimś dohamowaniu, no to już to nie są nawet te stare SLX-y, które miałem w Cubie. Trzeba tu się troszkę pilnować, jeśli chodzi o prędkość. Muszę je trochę bardziej wyczuć. No generalnie hamują, zatrzymują i tak dalej, tylko że to nie jest takie hamowanie w punkt właśnie jak w SLX-ie. Ale damy radę.
Tak ogólnie podsumowując, no to MTB Energy naprawdę fajna impreza, fajny wyścig. W bardzo ciekawym miejscu, bardzo blisko Trójmiasta. No my z Bydgoszczy mamy kawałek, ale też jest ok. No i Kaszuby generalnie, nawet jak nie na wyścig, to warto się wybrać. I nieważne tutaj, czy macie rower górski, dobrze jedziecie na rowerze, bo są takie trasy, żeby was zmęczyć. Ale też są tam trasy turystyczne, jest ta kaszubska marszruta tutaj bliżej, w okolicach chyba Chojnic i Tucholi. Jest parę innych takich różnych ścieżek turystycznych, które wielu na pewno przypadną do gustu. Także ja polecam się tam wybrać. Ja tak kombinuję, jak tam pojechać, żeby jakąś taką wycieczkę ogarnąć sobie. No i także ja w przyszłym roku może, jak będzie taka opcja i jak będę w miarę jeździł. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tymczasem chyba pora już kończyć. Ja dojeżdżam powoli do domu. Kolejne pewnie 2 czy 3 dni będą bez jeżdżenia, bo zapowiadają jakieś solidne burze i opady przez cały dzień. Do tego jeszcze tam parę rzeczy innych do ogarnięcia jest. Ale mam dla was jeszcze przygotowany jeden odcinek nagrany. Także coś tam jeszcze w tym tygodniu myślę, że wrzucę. A tymczasem dzięki za uwagę, do zobaczyska. No i pamiętajcie tam o lajeczkach, subskrypcjach. Będzie mi bardzo miło. No, to co? To na razie, nie? Cześć!